miejscy urzędnicy z Suwałk wciąż powtarzają. System segregacji odpadów wzorcowo działa tam, gdzie śmieci nie są anonimowe. W obszarach osiedlowych, tam gdzie stoją budynki wielorodzinne, wciąż jest ogrom do zrobienia. I to, że my sprawdzamy, kontrolujemy, jak wygląda segregacja, szczególnie w tych altanach śmietnikowych na osiedlach mieszkaniowych, tam gdzie są budynki wielorodzinne, jest to sprawdzane, kontrolowane w razie nieprawidłowości. Zarządcy, administratorzy są o tym informowani. Natomiast jeszcze dotychczas nie weszliśmy na poziom karania. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę to, co miasto spotkało na początku tego roku, czyli to, że została nam naliczona kara za brak odpowiedniego poziomu recyklingu, spowoduje niewątpliwie taką sytuację, że będziemy zmuszeni wyegzekwować, wymusić na mieszkańcach, mówiąc bezpośrednio i wprost, większą troskę o to, co robimy z tymi naszymi śmieciami. Choć obowiązujące obecnie lokalne prawo pozwala urzędnikom na wymierzanie kar finansowych, do tej pory podwyższanie opłat za odpady nie było realizowane. Nie karaliśmy dlatego, że staraliśmy się stawiać i dalej staramy się stawiać na edukację, na przekonywanie mieszkańców, że ta segregacja jest bardzo ważna, że nie jest to nic trudnego. Nawet jeżeli mieszkamy w mieszkaniu, w bloku, to można te śmieci podzielić na te podstawowe frakcje. Niebawem jednak nastąpi zmiana podejścia do kwestii karnego zwielokrotniania opłat za odbiór odpadów. Ja myślę, że to rozpoczęcie egzekwowania kar może się zacząć szybciej niż można byłoby się spodziewać. Przypomnę, że podstawowa opłata to 41 zł, opłata karna to 82 zł. Zastanawiam się, czy to nie jest za mała opłata karna, bo świadomość tego, że możemy mieć naliczoną podwójną opłatę, często nie robi wrażenia na mieszkańcach. My często prosimy administratorów o to właśnie, żeby zwrócili uwagę mieszkańcom na sposób segregacji. To nie zawsze przynosi właściwy efekt. Wdrażamy teraz dość rygorystyczny program naprawczy. Stąd właśnie pytanie, pani redaktor, o to, czy będą naliczane kary. Odpowiadam tak, będziemy musieli to zrobić. Pytanie tylko, jaka będzie wysokość tych kar. Czy to będzie dwukrotność, trzykrotność, czy pięciokrotność. Tego jeszcze nie wiemy. Ważne jest, żeby robić po swojej stronie to, co można, a naprawdę nie jest to wiele. Wystarczy odpowiednio wrzucić do worka i wynieść do odpowiedniego kontenera i miasto już ma przynajmniej na tej płaszczyźnie, na tym poziomie sprawę załatwioną. Jak uniknąć groźby wyższej zapłaty? To nie jest skomplikowane. Nie mieszać odpadów bio z odpadami zmieszanymi. Starannie wrzucać odpady do właściwych kontenerów. Plastik do plastiku, szkło do szkła, a kartony do kartonów. A zdarza się tak, że jak informują mnie moi współpracownicy, że chociażby ktoś wrzuca do większego kartonu, który przyniósł ze sklepu, różne rzeczy i to idzie do jednego pojemnika, czyli na przykład szkło i plastik razem z papierem idzie do zmieszanych albo idzie do plastiku. To dość mocno utrudnia, pomimo tego, że nasza linia sortownicza w PGO jest dość nowoczesna. I notabene będziemy ją jeszcze starali się rozbudować i doposażyć w nowe urządzenia, które zwiększą poziom do segregowania tych odpadów, to jednak zaangażowanie ze strony mieszkańców jest podstawowe, to jest najważniejsze. Suwałki zostały już obciążone karą za nienależyty poziom odzyskiwania surowców podlegających recyklingowi. Na razie tylko za 2021 rok mają zapłacić 328 tysięcy złotych. Grzegorz Krysa podkreśla, że wciąż możliwe jest sięgnięcie po tak zwaną odpowiedzialność zbiorową, która zdawała się być niesprawiedliwa wobec odpowiedzialnych członków danej wspólnoty. Przyznam, że mieliśmy wątpliwości, bo faktycznie jeżeli blok, wspólnota, jedna osoba, dwie osoby z tej wspólnoty, z tego bloku zaniedbają, to kara dotyczyć będzie całego bloku, całej wspólnoty. Jest to odpowiedzialność zbiorowa, tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Staraliśmy się tego unikać i tak wspomniałem, staraliśmy się kłaść nacisk na akcje edukacyjne, chociażby teraz akcja Suwalczaki segregują. No niemniej różnie z tym bywa. Ja sam miałem rozmowy z mieszkańcami, gdzie potrafiły niektóre osoby powiedzieć wprost, że opłata jest taka, że im się nie chce i nie będą segregować po prostu. Tutaj też warto zwracać uwagę i tu się będę posługiwał przykładem chociażby moich obserwacji z Gdyni.
gdzie mieszkańcy różnych osiedli sami siebie nawzajem pilnują, żeby robić to dobrze, bo tam bezwzględnie na terenie Gdyni opłaty karne są naliczane i one są większe niż u nas. Jeśli więc nawet stać niektórych na 82 zł, to pięciokrotność opłaty już naprawdę może zaboleć.